Kuba, tysiące kilometrów od Warszawy, niemal gdzieś na końcu świata, a jednak wcale nie tak daleko. Kiedyś z piosenkarskiego przeboju wiedzieliśmy o niej tylko, że jest wyspą jak wulkan gorącą. Dziś znamy ją prawie tak dobrze jak sąsiada. W hawańskim lotnisku Polski Dzień rozpoczyna się wizyta generała Wojciecha Jaruzelskiego. Polskiego przywódcę Kubańczycy znają dobrze, a Fidel Castro nieraz dowiódł, że doskonale rozumie polskie problemy. My zaś równie dobrze znamy i współczesność, i historię Walecznej Wyspy. Wieniec pod pomnikiem José Martí jest wyrazem hołdu dla tego wielkiego bojownika o wolność i niepodległość Kuby. Gorąco po latynosku witano wszędzie naszą delegację. Polskich śladów jest tu bez liku, nie tylko historycznych. Pozostawia je także co roku liczna grupa młodzieży pracująca i odpoczywająca na Kubie. A pracy odrabiającej dawne zacofanie na wyspie nie brakuje. Oto budowa atomowej elektrowni. Kończą wizytę rozmowy o wzajemnym handlu, współpracy i wymianie kulturalnej. Obaj przywódcy podpisali wieloletni program współpracy, specjalizacji, kooperacji i integracji gospodarczej do 2000 roku między Polską a Kubą. Przewidują także wymianę turystyczną. Na wczasy po tropikalne słońce będziemy jeździć na kubańskie wybrzeże. Tam sezon trwa prawie cały rok. Jeszcze tylko kierowcy oddadzą drogowe karty, mechanicy narzędzia i wreszcie fajrant. Wreszcie, bo tej roboty pracownicy grudziąckiego MPK mają serdecznie dosyć. Autobusy remontuje się w adaptowanych starych stajniach, które grożą zawaleniem. Część napraw odbywa się na dworze, a o zapleczu socjalnym nikt tu nawet nie słyszał. Wybrani przed rokiem radni zapoznali się z decyzją Inspektoratu Pracy nakazującą zamknięcie zajezdni. Ale jak można 100-tysięczny Grudziądz pozbawić komunikacji? Wyjście musi się znaleźć. W zakładach przemysłu gumowego Stomil sytuacja podobna, jeśli nie gorsza. Pracuje tu 1000 osób w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Szczególnie niebezpieczny dla kobiet jest toluen i benzen, których stężenie wysoko przekracza dopuszczalne normy. Praca jest tu wyjątkowo ciężka, a warunki socjalne prawie żadne. Cała nadzieja w nowym budynku Stomilu. Radni z Komisji Prawa i Porządku Publicznego Toruńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej zapoznali się z postępem budowy i planami eliminacji zagrożeń zdrowia pracowników. Warszawska jesień. Szkocka orkiestra symfoniczna BBC, prowadzona od 2 lat przez Jerzego Maksymiuka, próbuje utwór zatytułowany Szar. Kompozytorem jest Grek, lider światowej awangardy, Yannis Xenakis. Only first time, pierwsze skrzypce. Jeszcze linia melodyczna nie brzmi czysto, jeszcze późno wchodzą smyczki. No tak, to już jest to. Stai glissando, Dau! Stai glissando!
Ciche leśne mogiły, jakich wiele w górach świętokrzyskich. Te kryją partyzantów zakowskiego ugrupowania Ponurego i Nila, sławionego regularnymi walkami z hitlerowskimi oddziałami. W odwecie najeźdźca zemścił się na cywilnej ludności Michniowa. W lipcu 1943 roku wieś dwukrotnie spacyfikowano, mordując całe chłopskie rodziny, ponad 200 osób, w tym kobiety i dzieci. W 42 lata po tej tragedii zebrali się przy zbiorowym grobie przedstawiciele ponad 100 polskich wsi, podobnie doświadczonych jak Michniów. Ta wieś stanie się symbolem ich męczeństwa. Narzekamy na te cztery polskie kółka, zrzędzimy, że to muzealne eksponaty ciężkie jak czołgi, a żarłoczne i powolne jak krowy, a tymczasem już milion naszych samochodów pojechało w świat. Ostatnio 41 tysięcy do Chin, Anglii, Danii i Francji. To właśnie ten odpucowany i udekorowany milionowy egzemplarz. Podstarzała FSO unowocześnia się jak może. W nowej lakierni zastosowano proces tzw. kataforezy. Światowe wytwórnie, które ją stosują, dają 6 lat gwarancji na blachę. FSO tylko 2. I bądź tu człowieku mądry. We wsi Somianka koło Wyszkowa duże poruszenie wywołała wiadomość, że teatr amatorski ma wystawić Matkę Joanny od Aniołów. Jedni mieli za zle, inni pilnie uczyli się roli. Pełen emocji był dzień premiery dla młodych aktorów z teatru amatorskiego ZMW. Charakteryzacja, kostiumy, wszystko własnymi siłami. Matkę Joannę gra Wanda Sobocińska. Księdzem Surynem jest nauczyciel Wacław Główczyk, zarazem inicjator i reżyser widowiska. Zadziornego szlachetkę Wolodkowicza gra młody rolnik Leopold Garwoliński. Po 20 latach znowu spotkaliśmy się w Somiance, by zobaczyć, co dzieje się dziś z zapaleńcami z tamtych czasów. Ówczesny reżyser i ksiądz Suryn, Wacław Główczyk, jest teraz dyrektorem Domu Kultury. Teatralne zakonnice mają liczne rodziny, a aktor-amator Stanisław Jesz jest uznanym malarzem i rzeźbiarzem. Właśnie oglądamy jego pracę i, pamiętając młodzieńcze zainteresowania całej grupy, nie możemy się powstrzymać od przypomnienia porzekadła: czym skorupka za młodu nasiąknie? Na dobre pożegnaliśmy się z latem wraz z telewizyjną dwójką, która na stadionie dziesięciolecia przygotowała imprezę, jakiej jeszcze nie było. Na wielkiej estradzie jarmarku wystąpił m.in. zespół Western Union. Ale prawdziwie mocne uderzenie zaprezentowała angielska grupa OMD. Dało się słuchać.